Ponieważ byłem już parę razy w Skandynawii na urlopie z rodziną, pozwólcie, że poradzę Wam, w jaki sposób pod względem wędkarskim się do tego przygotować. Na wstępie muszę powiedzieć, że nie jedziemy tam po bicie rekordów i wielkie okazy. Po to proponuję wybrać się na wiosnę lub jesienią. Teraz, tak jak wszędzie, ryby no niespecjalnie żerują. Natomiast na pewno ich połowimy, jak się do tego odpowiednio przygotujemy. Pierwsza sprawa to wyszykowanie swojej łodzi. Ja akurat jadę ze swoją łódką, więc wiem, że wszystko mam na miejscu, ale wcześniej, jak jeździłem, spotykałem się z tym, że bardzo często łodzie nie miały ani echosondy, ani odpowiedniej kotwicy. Dlatego dobrze jest się wcześniej upewnić, czy te rzeczy są, jeżeli nie ma, zabrać je ze sobą. Gdy kupujemy licencję wędkarską, warto zapoznać się z regulaminem, ponieważ na niektórych wodach nie wolno trollingować. Natomiast gdy wolno trollingować, jest to bardzo fajna metoda, żeby osoby, które u nas w rodzinie nie łowią ryb na co dzień, nie są zagorzałymi wędkarzami, mogli sobie coś wyholować. Ręczami po prostu wędkę, ruszamy w popularną dorochę i coś złowimy. Dlatego nie zapomnijmy zabrać woblerów trollingowych głęboko schodzących, ponieważ latem wysoka temperatura wody zmusza ryby do zejścia głęboko i one bardzo często siedzą w ciągu dnia na głębokościach 15-16 metrów, są dla nas niedostępne. Natomiast pod wieczór, gdy tylko słońce zaczyna zachodzić, podnoszą się do góry, stoją na głębokości 7-6 metrów. Wtedy właśnie można poruszyć w trollingu głębiej chodzącym woblerem, sprowokować taką rybę. Oczywiście sam bym łowił je w toni zrzutu, natomiast tutaj jest to wyjazd rodzinny, inaczej trzeba się przygotować. Kolejną rzeczą jest łowienie szczupaków na blatach. Można tradycyjnie dla nas wprawnych poradzić sobie z gumami, ale znowu, jeżeli chcemy, żeby nasi mniej wprawni członkowie rodziny połowili, nie zapomnijmy o wahadłówkach. One potrafią dużo wybaczyć, a na szwedzkich łowiskach są naprawdę zabójczo skuteczne, nawet latem. Gdy zarówno sandacze, jak i szczupaki nie będą chciały współpracować, zawsze możemy liczyć na okonie, dlatego pudełko z małymi jaskółkami, z riperkami, twisterkami trzeba zabrać ze sobą. Pamiętajmy też, żeby zminimalizować te zestawy, ilości pudełek ograniczyć, no bo przecież musimy jeszcze zabrać walizki, ubrania. Teraz parę słów o wędkach. Do tych technik, o których powiedziałem, tak naprawdę wystarczy zabrać jedną okoniówkę z wyrzutem do 10 gram, wędkę sztywną szczupakową 2,40, 2,20 z wyrzutem do 40 gramów. Posłuży ona nam do łowienia zarówno w trollingu woblerami, wahadłówkami, czy też zrzutu gumami. A do nauki tych, którzy będą chcieli się od nas czegoś nauczyć, na przykład prowadzenia gum, dobrze jest zabrać prostą wklejankę z mocnym, większym wyrzutem, na przykład do 30 gramów, żeby można było uczyć obserwacji szczytówki. To jest bardzo istotne, jeżeli nie chcemy zrazić nowicjuszy. Ja jeszcze, przyznam, od paru lat jestem opętany łowieniem metodą wertykalną, więc zabieram też przynęty wertykalne i oczywiście wędkę z multiplikatorem. Na promie Stella Line bardzo trudna jest to nuda, ponieważ znajduje się tu tyle atrakcji, że przez cały rejs naprawdę jest tu co robić. Różne gaming roomy czy maszyny, liczne hazardowe gry, jak i restauracje pozwalają nam spędzić bardzo miło czas, dzięki czemu podróż upłynie nam znacznie szybciej, niż byśmy sami o tym myśleli. Mi osobiście najbardziej spodobał się szwedzki stół, który możemy dostać zarówno jako lunch, jak i taką bardzo, bardzo porządną kolację. Naprawdę jest przepysznie, zdrowo i przede wszystkim smacznie.
bardzo podoba mi się, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.